Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, 22 listopada, podpisaliśmy 3 umowy inwestycyjne o realizację 3 kolejnych inwestycji drogowych na terenie miasta i gminy Kępa. Cieszę się bardzo z tego, że wykonawcą wszystkich tych 3 inwestycji została kępińska firma Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Panie Prezesie, dziękuję za wygranie przetargu, Szanowni Państwo, i firma kępińska, kępińscy pracownicy. Więc my wydamy pieniądze na kępińskich podatników na rzecz firmy za realizację inwestycji, a pracownicy Kępińskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Drogowo-Mostowego wydadzą te pieniądze zapracowane w kępińskim handlu usługach. Także wszyscy powinniśmy być z tego faktu zadowoleni. Tak sądzę, że po raz kolejny udało się tak rozstrzygnąć przetarg, że to kępińska firma jest jego wykonawcą. Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Szanowni Państwo, będzie realizowało 3 inwestycje drogowe. Na odcinek drogi Szklarka Emelencka Przybyszów, ulicę Sygietyńskiego i ulicę Sportową, trzeci odcinek, trzeci etap. Wartość tych 3 inwestycji to kwota około 1 200 000 zł brutto. Termin zakończenia wszystkich tych 3 inwestycji drogowych jest ten sam, bo 31 maja 2018 roku, także wezwanie przed firmą jest duże, biorąc pod uwagę inne kontrakty, które już firma ma i dobrze, z tego należy się cieszyć, że firma trwale się zapisuje jako wykonawca nie tylko na lokalnym rynku. Gratuluję Panie Prezesie i liczymy, Szanowni Państwo, też jestem przekonany, że to dobra wiadomość dla mieszkańców Szklarki Przybyszowa, dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Sygietyńskiego i dobra wiadomość dla mieszkańców trzeciego odcinka ulicy Sportowej i wszystkich tych mieszkańców naszego miasta, naszej gminy i osób, które nas odwiedzą, które z tych ciągów, nowych ciągów komunikacyjnych będą mogli po 31 maja korzystać. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Pani z nami? Jeśli chodzi o nasze przedsiębiorstwo, jesteśmy zadowoleni, że możemy tutaj znowu współpracować z gminą Kępno. Są to drogi odcinki, które już w pobliżu były realizowane przez nas. Mieliśmy do czynienia z ulicą Walki Młodych. Także robiliśmy w pobliżu ulicy Sygietyńskiego, dlatego realizacje są nam znane. Co można powiedzieć? No, cieszymy się, że nasza współpraca jest dalej kontynuowana. Gdy tylko pogoda pozwoli, będziemy działać w kwestii realizacji robót. Dziękuję.